pierwszy rok leciałem na dorosłe gołębie z nowego gołębnika, z nowego placu, z nowej posesji. Miałem do lotu gołębie młode, niedoświadczone, po prostu roczniaki. 80% to były gołębie po prostu roczne, ale uważam, ja jestem bynajmniej zadowolony z tego sezonu, bo fajnie się pokazały te gołębie z dobrej strony. 7 razy pierwsza seria, 9 razy w sumie pierwszy gołąb, czy to na oddział, czy 2 razy na rejon lotowy. Biorąc pod uwagę, że to gołębie są młode, roczne, to dla mnie to jest duża satysfakcja, bo to jest przyszłość. Wiadomo, że później to trzeba mieć gołębie starsze, mocniejsze, żeby wygrywać wszystko. To nie da się młodzieżą wygrać, ale na początek kategoria A bardzo fajnie, bo pierwsze miejsce w kategorii B tak samo, pierwsze miejsce. Także dla mnie, ja jestem zadowolony bynajmniej z tego sezonu, bo gołębie pokazywały, że potrafią latać, zdobywać czołowe nagrody i to jest największą dla mnie satysfakcją. Młoda drużyna, a pomimo tego jakoś pokazała się z dobrej strony, także wróży to dobrze na przyszłość. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie gołąbków na przyszły sezon jest ponad 40, no, tych młodych, dorosłych już można powiedzieć, ale dojdą jeszcze roczniaki, także myślę, że fajnie to na razie wygląda i bynajmniej ja jestem zadowolony z tych czołowych nagród, konkursów, że te gołębie się z dobrej strony pokazały. Także no, aby tak dalej. Historia mojej hodowli z gołębiami zaczęła się w 2005 roku. To były jakieś początki. Chodzi o gołębie pocztowe, bo miałem zawsze jakieś ozdobne, kolorowe, ale mąż mojej siostry, szwagier mój, lotował od czasów już, nie wiem, niepamiętnych, cały czas dobrze lotował i on mnie tak zaraził jakby gołębiami pocztowymi. Najpierw to były wizyty jakieś na kawce. Oglądałem, jak te gołębie przychodzą, no i z pewnego czasu mi się to coraz bardziej zaczęło podobać. Usunąłem te gołębie, krótkie w sumie trzymałem, usunąłem i no i zacząłem tam, podarował mi kilka gołębi i w sumie się od tego zaczęło. I miałem to szczęście, że akurat trafiłem na dobrego hodowcę, później jakieś wyjazdy do Niemiec, też trafiłem na dobrego hodowcę i połączyłem te gołębie razem i z roku na rok coraz lepiej. No nie, to nie było łatwo, tak jak zawsze na początku jest. Masę gołębi ginęło, ale twardą ręką po prostu je selekcjonowałem. Chodziłem koło nich, ale bardzo wymagałem i do tej pory tak samo robię. Po prostu ja zrobię dużo dla nich, ale one muszą jeszcze więcej dla mnie zrobić, bo to nie ma innej drogi. To nie są tylko kolorowe rodowody, to jest wszystko ważne, ale kabina jest najważniejsza i gołębie trzeba lotować i być po prostu bezwzględny w stosunku do tego. I pierwsze sukcesy już w niedługim czasie przyszły, bo to po 2-3 latach już jakieś mistrzostwo było, pierwsze oddziału, okręgu, w następnie już mistrzostwa w rejonie, wicemistrzostwo w Polski, mistrz Polski, także po kolei i te gołębie coraz lepiej latały i z roku na rok naprawdę się pokazywały z jak najlepszej strony. Dwa gołębie, złoty medal, srebrny medal, także no, można powiedzieć, że w pewnym sensie jestem takim hodowcą spełnionym, bynajmniej w moim odczuciu. Teraz po prostu traktuję to jako dobrą zabawę i póki będzie mi to sprawiało przyjemność i będę czerpał satysfakcję z tego, to będę hodował, będę lotował, bo to jest najważniejsze, żeby to była przyjemność, żeby nie jakaś udręka, tylko żeby to przynosiło przyjemność i nic nie trzeba, samo przyjdzie, tylko trzeba pracować i zakładać sobie, że po prostu nie, że ja muszę coś zrobić, bo nic, nikt nie musi po prostu. Samo to przyjdzie, jak się będzie dobrym materiałem
z dobrym materiałem pracować i to samo z czasem przyjdzie. W hodowli Arkadiusza Tomy, hodowcy, nagrywaliśmy film z 1,5 roku temu i od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Choćby nawet to, że jesteśmy na nowej posesji i na nowych gołębnikach. Arkadiusz, co to za gołębniki, jakie rozwiązania, no i czy to są gołębniki spełniające funkcję swoją i czy osiągają gołębie z tych gołębników sukces? Tak jak Wiktor powiedział, jesteśmy na nowej posesji. No wszystko nowe, nowa posesja, nowe gołębniki, nowy zespół lotowy jakby, bo to są też młode gołębie. Z tamtego gołębnika wziąłem tylko część rozpłodu, resztę gołąbków po prostu gdzieś tam odstąpiłem po hodowcach, także jakby zacząłem tutaj od nowa, to już 2 lata, drugi rok na młode, pierwszy rok na gołębie dorosłe. Gołębnik stawiałem praktycznie sam z pomocą kolegów, ktoś tam zawsze mi coś przyszedł, pomógł. Także takie rozwiązania też po prostu, co mi do głowy przyszło, gdzieś tam podpatrzyłem, to sobie robiłem, tak? No gołębnik jest na moje potrzeby taki chyba wystarczający, bo ja nigdy gołębi za dużo nie miałem. Zawsze do lotów dorosłych to miałem tam do 60, 52, 6 takie ilości. Młodych teraz to muszę mieć trochę więcej, no bo z czegoś tą drużynę trzeba stworzyć, ale też w przyszłości to też będzie to zawsze jak dawniej 60 gołąbków młodych. W takim dosłownie skrócie, sezon lotów gołębi młodych trudny, ciężki, czy? W tym roku bardzo i to jest jakiś problem bardziej ogólny, bo gołąbki, pierwsza sprawa to no, pogody, aura, to tutaj w ogóle jakieś ekstremalne upały, później jakieś wschodnie wiatry, co gołębie młode nie lubią latać pod wiatr. No i kwestia zdrowotności, no tutaj w zdrowie gołębi jakaś ornitoza czy nieornitoza, jakieś te puchnięcie oczu, no to jest problem ogólny i po prostu jest nerwowość wśród hodowców, bo może nie w ten dzień wypuszczone, może za wcześnie, może za późno, ale to widzę, że to jest problem inny i złożony, tak? Że po prostu nie tylko dotyczy jednego oddziału czy jednego okręgu, bo się słyszy, że w całej Polsce są problemy duże, szczególnie duże straty przy młodych. Nawet hodowcy, jak się słyszy, że na podlotach gubią po połowę gołębi, no to nie jest dobrze. To jest jakieś tam, nie wiem, no, czynników, tak jak mówię, że może być masa. No, te radary, ta wojna na Ukrainie, to też się przekłada no, negatywnie, na pewno. No. Kwestia zdrowotna, no, ogólnie jeszcze, żeśmy nie skończyli sezonu lotowego na młode, ale już można powiedzieć, że jest wymagający, bardzo trudny sezon, jak to się skończy, to nie wiadomo. Nie ma co mówić o wynikach, bo teraz jeszcze nie jest dokończony sezon. Na razie jest dobrze, ale to takie mylne pocieszenie, bo no, może chciałbym, żeby gołębie hodowcy mieli. To już nieważne, że po prostu jakiś tam wynik mam czy prowadzę, ale najważniejsze dla mnie to jest dobro hodowców, bo sam to nic nie zrobię. Hodowcy muszą mieć gołębie, bo to na przyszłość, na dorosłe gołębie to się przekłada wszystko. No, najważniejsze są gołębie. No. Wolałbym być ostatni, a żeby hodowcy mieli pełne gołębniki. Dokładnie. Wracając dalej do gołębników, ten przedział, który jest teraz za tobą, to co za przedział? To jest przedział gołębi rozpłodowych. On docelowo może być nawet lotowy, też tak z takim zamysłem, bo może tam na górze sobie jakiś rozpłód zrobię, ale to już takie jakieś plany są, ale nie wiadomo, czy to będą zrealizowane. Póki co jest gołębnik rozpłodowy, ten pierwszy przedział na 14, maksymalnie 16 par rozpłodowych. No i więcej tam nigdy nie będę miał, bo nie ma takiej możliwości nawet fizycznej. Następny przedział to są 2 gołębniki lotowe z celami po 15 gołąbków lotowych, 15 samczyków, 15 samic, wojlery też drewniane, poliwęglan, można je tam, gołąbki sobie wypuszczać na różne sposoby, można górą, można dołem tu wypuścić sobie właśnie gołębie na obloty. Z takich ciekawostek tutaj widziałem, że po prostu wypuszczanie gołębi odbywa się poprzez wojlery, a poprzez sputniki, czyli przez wejścia bardzo dobrze rozwiązane konstrukcyjnie, gołębie wchodzą. No to takie pomysły tutaj z kolegą, moim sąsiadem, też hodowcą, i on też takie ma fajne rozwiązania, nieraz pomysły ma fajne, no i kwestia później realizacji, jakoś wspólnie zawsze coś fajnego się wymyśli. Drzwi tutaj, okna przesuwne, zimową to zasuwam, zimową porą dołem sobie tu gołębie, żeby wiatr nie operował, to sobie dołem tutaj wchodzą, wychodzą, wtedy nie ma przeciągów, nie ma tego uderzenia wiatru,
jak pora letnia, odsuwam całkowicie i mają tutaj świeżego powietrza pod dostatkiem. Wiem, że robiłeś rozwiązania pod kątem właśnie wlotów. To, co no wlotów to tak jak wspomniałem tutaj z moim kolegą, żeśmy coś takiego sobie wymyślili, no i jakieś tam przeróbki później były w trakcie, ale no takie proste rozwiązanie, bardzo proste, jakieś doświetlenie, że jak sobie tam korytarzem idę, to sobie widzę, co się dzieje na zewnątrz i gołębie też trochę światła im więcej tam wpada. Tutaj sobie antenkę wkładam. Bo jak przychodzą z lotu. Proszę? Tak, to można sobie otwierać, zamykać wedle potrzeb. Jak dokładnie. Trzy anteny, na przykład jedna polowa by była antena duża, to można sobie trzy. Ale ja mam jedno polówki, to wystarczy, że one sobie tutaj wchodzą. Tędy. Jest taki tunel zrobiony, taki mały, żeby się każdy jeden gołąb odbił. Bo miałeś problemy z tym. Miałem problemy, tak. Jak same te otwory, to omijało mi gołębi. Jak jakiś większy nalot był gołębi, to potrafiło kilka nie odbić. A tutaj już nie ma takiej możliwości, żeby nie odbiło. On musi tutaj się schylić, musi tam wejść i tam sekundę musi stanąć. No. Jeżeli chodzi o gołębnik, na gołębniku jest pokryta, gołębnik jest pokryty dachówką. Dachówką, tak. No i też jako doświadczony no, hodowca już wieloletni, kierowałeś się jakimiś jeszcze wskazówkami, to znaczy, czy własne doświadczenie już? Dachówka o tyle jest fajna, bo no, każda jakaś blacha, czy coś tu tam dzwoni, bardzo się dach nagrzewa, a tutaj widzę, że tak jest, ten klimat jest lepszy pod tą dachówką. Ona nie jest szczelna, bo wiadomo, że ma wszędzie tych zakamarków, szczególnie wieczorem, jak się światło zapali, to widać, jak tam te dziurki są między tym dachówkami. I to też jest w pewnym sensie jakaś wentylacja. No, lepsze rozwiązanie jest. Na pewno dachówka jest dużo, dużo lepszym materiałem na dach, no, jak nie najlepszym. Wejdziemy hodowcy do środka, a w środku no już Arkadiusz musi nam pokazać, jakie rozwiązania, no, bo jest ich sporo. Tu jest taki korytarzyk mały, ja tu mówię, takie małe zaplecze socjalne, coś tam karmę przygotować, coś tam umieszczać gołębiom, to jest jakieś takie miejsce, gdzie to można to wszystko zrobić, czy jakieś kosze, to też tutaj w sezonie lotowym są z boku, pod ręką. Sterowanie też światłem, do każdego boksu mogę sobie czasówkę, albo tutaj sobie zapalam, żeby tam nie chodzić po całym korytarzu, nie pstrykać, tylko tutaj są, a ewentualnie czasówkę sobie ustawiam. No, takie podstawowe takie rozwiązania, to nie jest nic tam nadzwyczajnego. Tak? Pod środku gołębnik jest kartą gipsem, podwójna ściana, kartą gips, tak nie wiem, miałem na tym starym placu ten gołębnik zrobiony. Wydawało mi się, że to jest dobre rozwiązanie, reguluje wilgotność w gołębniku i tutaj też tak zastosowałem, także że uważam, że tak nawet ładnie to wygląda, tak przyjemnie nawet jak się w środku patrzy. Dokładnie, no i po twojej lewej? Po lewej jest mały gołębnik rozpłodowy, i mówię, że tu nigdy nie miałem za dużo tych gołębi, czy do lotu, czy do rozpłodu. Teraz tu siedzą samczyki rozpłodowe, jeszcze jakieś pojedyncze po tych najlepszych parach rozpłodowych, jeszcze młode dokarmiają, ale to sobie one same tutaj z tymi samcami siedzą. Tu jeszcze tam dwie pary, jeszcze jakieś takie najlepsze, ta 12-8-8-8 jeszcze ma jakiegoś młodego. Pod dziesiątką? Tak, pod piętnastką. Pod piętnastką. A pod dziesiątką to też taki nowy nabytek od Andreasa Drapy, to jest córka Skyfightera, no to też jakiś tam jeszcze jakiś młody jest, szkoda mi było wyrzucić, by to jeszcze coś tam może się uchowa. Tutaj są gołębniki lotowe, dwa identyczne przedziały dla gołębi lotowych, dla gołębi dorosłych. Teraz po lotach przed sezonem gołębie nie chowały młodych. Leciałem w tym roku tak na sucho, bo to jest młoda drużyna, nie wiedziałem, po których gołąbkach wypuszczać, musiały się tam dopiero wykazać i teraz im dałem po jednym młodym wychować gołąbku, żeby tak się zagnieździły, żeby nie straciły takiej motywacji i ciągu do celi, tak? I to są no, w 80% to są roczne gołębie, na drugi rok będą dwulatki, ale tak jak wcześniej wspominałem, już fajnie się pokazują te gołębie,
Myślę, że coś tam dobrego z nich będzie u każdego, w przyszłość. U każdego hodowcy można podejrzeć jakieś rozwiązanie. Pokaż wlot, bo to mnie bardzo zainteresowało. No wlot to jest taki też taka nowatorska rozwiązanie. Tutaj mówię, jak z kolegą, żeśmy coś tam wymyślili, o, tu się podnosi, klapę się opuszcza i no, praktycznie dwoma ruchami już gołębie mogą sobie wychodzić na zewnątrz. Ewentualnie jak wolne obloty, to one sobie mogą wchodzić, wychodzić dowolnie. Czy później w czasie sezonu lotowego to wypuszczane są dołem, opuszczana jest ta zasuwka i tu sobie gołąb wchodzi. Jak jeszcze nie są anteny podłączone, to otwieram po prostu trzy te otworki, że one sobie swobodnie tutaj wchodzą. Później jak już sezon lotowy, to zamykam te dwa środkowe, zostawiam antenka jednopolowa, tak żeby się tutaj odbijały. Tak jak wspominałem, te doświetlenie, że sobie tutaj chodzę, to ja widzę, co się dzieje na zewnątrz. No takie proste rozwiązania, takie bardzo proste, nieraz ktoś by powiedział, że prymitywne, ale spełniają swoją rolę i najważniejsze, żeby to było funkcjonalne. To nie musi być nie wiadomo co, ale żeby to było takie funkcjonalne. Ruszt jest zlokalizowany mniej więcej 75 cm. 75 cm i tam nie ma żadnych szuflad, tylko nie, jest nie. Leci, wylewka. Leci i tam są klapy takie raz do roku. Ja tu też nie jestem strasznym takim zwolennikiem sprzątania. Nie chodzę, bo może bym chodził, tylko nie mam czasu po prostu. No, jestem poza domem 10-12 godzin i no, czas pracy mi nie pozwala tutaj, żebym jeszcze tutaj chodził ze szpachelką codziennie, no bo pewnie jakbym miał dużo czasu, to bym to robił, ale póki co no, czas mi nie pozwala na to. Także już to jeszcze ostatni temat, który będę potrzebował, żebyś pokazał hodowcom, bo mnie naprawdę to zainteresowało i to jest super rozwiązanie, a mianowicie cele. Cele, które są dla gołębi. Cele to też, żeśmy tutaj z kolegą robiliśmy. No cele po prostu też to na wzór takich, jakie są na rynku cele, no teraz to jest bałagan. Robiłeś je, jak rozumiem, sam. Proszę? Robiłeś je, jak rozumiem, sam. To znaczy z kolegą tutaj, żeśmy robili, to takie wspólne rozwiązanie było, no ale no sam, no nie kupowane, tylko samemu robione. Można po prostu tutaj, jak są miseczkę, wkłada się tutaj miskę, można tam podglądać. No teraz mówię, że po jednym młodym jeszcze są. Jeżeli później chce się otworzyć tą celę, no to się podpina, to się do góry podsuwa. O, dosłownie dwoma ruchami jest otwarta, ten rusz się do góry podnosi, przepraszam za bałagan. Ale mówię, teraz jak ten model się odrzuci, to jest generalne sprzątanie. No i ten róż jest też z prądków, nie jest żaden metalowy, ani nic, jest drewniany, bardziej przyjazny chyba dla tych gołębi. Okej, tylko jedno mam pytanie, bo zauważyłem, że masz w celach zamontowane karmidełka indywidualne i to służy teraz tak, czy indywidualnemu karmieniu podczas sezonu lotowego, czy po prostu to jest jakiś dodatek na orzeszki? Jak to wygląda? To znaczy te karmniki to też jeszcze takie akurat miałem i tak zastosowałem, ale myślę, że to jest takie dobre dozowanie, bo ten gołąb powinien dostrzec tyle, ile mu potrzeba, ani nie więcej, ani nie mniej. I tutaj takie doradztwo też i tadzia pałki, i to takie rozmowy jakieś tam. I to no po prostu ja dawniej tego nie praktykowałem, ale teraz widzę, że to przynosi efekt, bo nawet jakieś smakołyki czy coś, no to wiadomo, że ten gołąbek i bardziej chyba pilnuje tej celi, jak się go karmi indywidualnie. I dla mnie to jest moment, bo nie mam dużo tych gołębi, to przejdę z kubeczkiem, to jest sekund pięć. I one bardziej walczą o te cele, pilnują tych celi, walczą o te cele. Po prostu no, wydaje mi się, że to ma to sens. Nie? Prezentuję gołębia o numerze 22111, to jest moja taka wybitna samica lotowa i rozpłodowa. No wszystko, co osiągnąłem praktycznie w tym sporcie, no mistrzostwa Polski i najwyższe jakieś trofea, to wszystko praktycznie zawdzięczam tej samicy, w większości można powiedzieć, bo jeszcze jest tam 266, ale to jest podstawa po prostu
gołębnika. To już jest wiekowa samica, bo to z 11 roku. Wybitna samica lotowa, naprawdę przez 5 lat ona wyrabiała cuda tutaj. Srebrna medalistka, drugie miejsce w Bukareszcie, srebrny medal w kategorii D. No, wspaniały gołąb. Przez 5 lat to mówię, mogłem ją wystawiać w każdej kategorii, ona super latała i w wyczynie, i w sporcie, w różnych kategoriach, no, aby tylko takie gołębie się rodziły jak najczęściej. No, to jest cała historia tej samiczki. To jest córka mojego pistoleta 348. Dwie córki wydał on, w sumie trzy, takie co no, praktycznie oparłem całą hodowlę na nich. Teraz dokładam cały czas, jak każdy, szukam, wkładam, ale zawsze wkładam w te gołębie. Jak w te gołębie się nie sprawdzę, to po prostu rezygnuję. Także no, bardzo jak fajnie. Jak dzieci tej samicy? Powiem tak, że no, nie będę wymieniał wszystkich, ale tak, najważniejsza córka, jak zdobyłem mistrza Polski w 15 roku, to jej córka miała w tej drużynie, była najlepszy wynik. Ona była, jej córka miała 2,79 w kategorii C, jej córka. Także on, matka, córka była i siostra, półsiostra z jednej strony. Także bardzo fajnie te gołębie latają. I no wiadomo, że już starszy gołąb, ale to już takie gołębie to po prostu mają dożywocie u mnie, bo to zasługują na wszystko. Gołębiem najważniejszym w tej całej historii był jaki gołąb? Bo ja wiem o pistolecie, ale po drodze był jeszcze jakiś inny gołąb, bo dla mnie na chwilę obecną pistolet jest twoim gołębiem takim top, gołębiem rozpłodowym, który no dał pokolenie dalsze. To znaczy powiem w ten sposób, że miałem kilka różnych dobrych gołębi i naprawdę, czy to od Kazia Mrozika, czy od Rysia Smagały sprowadzałem też gołębie, no nie sposób teraz, żebym nikogo tam, kogoś nie ominął, ale no tak, takim wybitnym gołębiem, co dał najlepsze gołębie i podwaliny w ogóle gołębnika rozpłodowego, to akurat był ten 348 i to też się z niczego nie wzięło, bo tych gołębi od tego hodowcy miałem dużo, dużo więcej, ale akurat ten był takim wybitnym gołębiem i z różnych połączeń, z różnymi samicami dał dobre gołębie, no chociażby ta 10316 czy 22111. Wystarczy, że on takie dwie samice dał i ja już tam będę go pamiętał i mogę go w ramki obsadzić, bo nieraz się chowa gołębi, nawet jednego gołębia porządnego, jakiś niby rozpłodowy gołąb nie da, tak? A on mi dał dwie wspaniałe samice, następną samicą taka w rozpłodzie, bo od razu była przeznaczona, jest 12888. Też bardzo dobre mi gołębie daje i co roku coś dobrego z niej potrafię uchować, także no nie mogę o nim zapomnieć, no bo to była taka podstawa i do tej pory ta krew tych gołębi krąży i jakby się tego nie wyzbędę, bo no nie jest to takie proste, coś dobrego w hodowli przynieść, żeby to się sprawdziło, no trzeba szukać i dokładać dobry materiał od dobrych hodowców, nie przypadkowych, tylko porządnych, dobrych hodowców, co latają nie od dziś i porządnie potrafią robić wyniki, porządnie po prostu prowadzić tą swoją hodowlę i to właśnie no, to jest taka najkrótsza droga do sukcesu. Tak nie, dla mnie to jest w moim mniemaniu, ale każdy może mieć inne zdanie i bynajmniej ja się tym kieruję i tak robię. To wygląda. Pistolet już niepłodny jest. Ale... To znaczy on już, ja już u siebie w hodowli go nie mam 3 lata, ale już tam już nie żyje, no także nie ma już tego gołębia, historia tylko została i wnuki, dzieci. Ale są dwie córki. Tak, są. Są, jeszcze jest trzecia, ta 10316, ale niestety już też od 3 lat jest niepłodna, ale jakby dożywocie ma u mnie, ale linia tych gołębi, no tak w pewnym momencie to uchowałem sobie trochę tych gołębi i tak poszanowałem te gołębie, także jeszcze będą ładnych parę lat u mnie i mam do czego po prostu wracać i teraz jak każdy nabywam gołębie, gdzieś tam szukam, ale zawsze szukam dobrych gołębi, no teraz taką podstawową linią to jest, no nie teraz tylko cały czas ten szelęsy, ale dokładam sobie gołąbki, o to tutaj, no nie chcę też, bo to mogę kogoś ominąć, ale od Tadzia Pałki, czy od Tomka Czaplińskiego, no
czy nawet od Michała tutaj Pawula, coś tam zawsze się wymienimy i to naprawdę procentuje bardzo fajnie. No ale to mówię, że to jest tutaj dobre gołębie i dobre gołębie z drugiej strony, no i to już jest krótsza droga do sukcesu. No. Współpracujesz, wiem, też jeszcze z braćmi Mocarskimi. No właśnie, i to się obawiałem, że kogoś tam zapomnę, a nigdy bym tego nie chciał celowo zrobić. No, o Tadziu, Wiktor to też, no, już pierwsza wymiana nasza, to już wyszedł najlepszy roczniak oddziału okręgu i regionu, z pierwszego roku, nie? Tak samo, no, patrząc, no, nawet tutaj z gołębi od Tadzia Pałki tutaj za pośrednictwem Krzysia Hadacza też po 13,60 podarował mi po synie 13,60 samiczkę, szpakę, już w tym roku wydała mi gołębia, co jest drugim lotnikiem okręgu, no 13 razy w koszu, wszystkie loty zrobił, no kapitalny gołąb, no i to jest pierwsze tylko dotknięcie, no ale jak mówię, jak coś jest dobrego, to jest dobrego, także tutaj owocuje to na przyszłość, no ale to nie są tuzinkowi ludzie z przypadku, tylko to naprawdę hodowcy są, którzy od lat lecą bardzo dobrze i dobrymi hodowcami są i wspaniałymi ludźmi, no to jest też ważne, nie? 266 to jest moja super lotniczka, naprawdę bardzo dobra. Miałem trzy takie podstawowe samice, no może już nie licząc czarnej i szpaki wcześniej, ale później była 10 316, 22 111 i 266. To były takie podstawa mojego gołębnika. Ona w swoim życiu wylatała 87 konkursów. Przez 4 lata to była, no, samica nie do pokonania, czy w oddziele, czy w okręgu, no kapitalny gołąb, czy nawet na wystawach okręgowych, to ja mogłem ją wystawiać w 4-5 kategoriach, ona zawsze zdobywała, jak nie pierwsze, to drugie miejsca, no gołąb przepiękny, a jeszcze lepszy w sporcie, po prostu w wyczynie, no super gołąb, przepiękna budowa tego gołębia. Ja to po prostu już tyle lat ją mam, ale zawsze lubię na nią patrzeć, lubię ją oglądać, bo no naprawdę piękny gołąb, ładnej budowy, zbudowana, mocna samica. To jest wnuczka tej 10316, bo to po synie tej 10316. No to był taki gołąb, że no już nie będę teraz wymieniał wszystkich tych wyników, no bo to by nie spamiętał, ale to jest z takich gołębi, co można było liczyć na te gołębie. Po prostu wkładało się na lot i można było liczyć, że ten gołąb nigdy nie zawiedzie. Kwestia tylko, czy będzie miał pierwszy, drugi czy dziesiąty konkurs, ale zawsze czołowo. Takich gołębi po prostu jest mało. I każdy poszukuje takie gołębie, szuka, ale ciężko znaleźć, ciężko uchować jest takie gołębie. No już z 13 roku, ale jeszcze płodna, fajne gołębie wydaje, naprawdę bardzo fajne te gołębie wychodzą. I cieszą oko i cieszą hodowców, bo też jak ktoś tak się przyłoży do tych gołąbków, coś dobrego dołoży do nich, to też służą te gołębie i naprawdę się odwdzięczają. Ciemna barwa gołębi, ciemna taka nakrapiana. Matką tej samicy to była oryginalna samica przywieziona od Hermana i Gizeli Schilling. To była potrójna wnuczka nawet, bo to 75% tam było z tego Daasa, najlepszego gołębia Niemiec, a ojcem tej samicy to był syn uchowany po 10316, czyli tej mojej podstawowej linii bazy tych gołębi. I naprawdę, no, wydała ta para wtedy tą samicę i no, ona już od młodego gołębia latała fenomenalnie. Jako roczna była ósma w Polsce w kategorii G, także no super gołąb, już od młodego gołębia kapitalnie latała. No jak tyle konkursów wylatasz, no to trzeba latać dobrze. W trzecim przedziale jest to przedział taki najmniejszy dla samic, dla partnerów samczyków, czy też dla samic lotowych, dla wdów. Jest to nieduży przedział z samymi takimi małymi celkami do siadania, z wojlerą, tak, wojlery są wszędzie takie same. No i tutaj w sezonie lotowym są samiczki cały tydzień, aż do powrotu z lotu. Metoda totalnego dawieństwa. Metoda totalnego dawieństwa, ale
cały czas coś, jakieś nowatorskie rozwiązania, coś tam zmieniam. Później to tak praktykuję i dawniej to też praktykowałem, że zaczynam wszystkim, później co lepsze gołębie, to ten partner lepiej, żeby został w domu. No różnie, no jedne gołębie lecą samiec i samica i to nie przeszkadza, drugi gołąb po prostu lepiej, żeby ten partner został w domu. No każdy ma inny charakter gołąbi, każdemu jakby trzeba tam indywidualnie coś tam poprawić. Ostatni tam przedział? Pomóż. Ostatni przedział to był docelowy do gołębi młodych. Przedział teraz są tam samczyki, trochę lokowe, trochę z rozpłodu, ale to były typowo celki takie zrobione pod gołębie młode, ale można też roczniaki. No teraz taki zamysł jest, że roczne gołębie to tutaj będę trzymał, żeby one się tak po prostu zagnieździły i tak. Może to będzie jakiś lepszy efekt, bo tu można sobie po prostu celki. No na przykład w tym roku powiem, że te roczniaki były lotowane, te najlepsze gołębie to były z tego gołębnika, właśnie z takich cel. One były lotowane jako młode i jako roczne leciały stąd. I najlepiej latały gołębie z tego gołębnika, jako roczne. Proste, a skuteczne rozwiązanie. No tak, no coś w tym jest, to chyba nawet Paweł Mędrysa tak praktykuje, że on tam, gdzie młode, to później roczne i tak dalej i to pewnie ma sens, no patrząc na jego wyniki, to na pewno, nie chyba. No i tak po prostu ja nie mam dużo tych gołębników, nie mam też tak dużo gołębi, nie mam tak dużo możliwości, ale tak coś się tam zawsze, coś się pomyśli, żeby tam tym gołębiom też trzeba poobserwować, żeby wiedzieć, co one tam potrzebują i czym są zainteresowane i co ich cieszy, nie? Na siłę się nic nie da tego gołębia gdzieś tam przesadzać, co on musi sobie sam wybrać miejsce, gdzie będzie gniazdował i to chyba jest najlepszy sposób. Chciałem zaprezentować moją taką najlepszą samicę, co w tamtym roku latała bardzo dobrze i w tym roku też super latała. Naprawdę 4 konkursy w dziesiątce w oddziele. Pierwszy konkurs, miała trzeci konkurs, no, bardzo fajna samica, w tamtym roku 11-12 konkursów, w tym roku też do oddziału 12-11 w kategoriach też gołąbek. To jest właśnie córka tej hurikanki, nawet te gołąbki tam będą przeznaczone na aukcję, rodzeństwo do tej samicy. Tak. Fajne naprawdę. Te. Jej wyniki mniej więcej jakie? No mówię, że 11-12 konkursów i też w kategoriach fajnie, jeszcze tam nie mieliśmy weryfikacji, dokładnie już tam nie powiem, ale na pewno w kategorii B była, w kategorii C była wysoko, bardzo fajna samiczka. Już w tamtym roku jako dwulatka też mi się ładnie pokazywała. A z czego się wodzi? Matką jest ta samica z hurikana, podwójna wnuczka hurikana. Czyli hurikan na moje gołębie z linii Szelensa. No też element, bo po prostu to jest jeszcze samica, dwa stare gołębie dorosłe przeniosłem ze starego placu, z tamtego gołębnika, gdzie były tam lotowane i tutaj są lotowane. No i też po prostu też była wielka niewiadoma, czy one będą chciały latać, ale raz czy to dwa razy je tam porządnie przepędziłem i większego problemu nie było. Z nią to w ogóle nie było problemów. Tam druga taka była bardziej oporna, ale z nią nie było problemów i ona naprawdę fajnie tutaj latała u mnie. Za 2 lata, 24 konkursy, to myślę, że to jest fajne. No i takie fajne, bo mówię, że i pierwszy konkurs, i miała tam trzeci, chyba 9, no to takie czołowe konkursy. Prezentuję najlepszego samczyka w tym roku, jakiego mam na gołębniku. 10 konkursów, samczyk, najlepszy samczyk oddziału, okręgu, kapitalny gołąb. Pierwszy gołąb był na oddział, na rejon lotowy, też z takiego wymagającego lotu z 500-ki. Pierwszy gołąb. No jeszcze taki element, że fajna sprawa, bo miałem pierwszego i drugiego na rejon i to były brat, siostra. Siostra, jego siostra jeszcze była. Tak?
Tak. Dwa gołębie z jednego gniazda, nie? To też fajnie. No i ten samczyk to też, no pochodzenie też ma fajne, bo z góry tutaj jest z mojej gołębi, a z dołu tutaj jest od oryginalna samica od Tadzia i Witka Mocarskich. Też ta samica już mi dała parę fajnych gołębi i w tym roku no, te gołębie też kapitalnie latały. Dużo konkursów i dobre konkursy. No, dwa gniaździaki mają 19 konkursów, no to jak na roczne gołębie, bo to trzeba powiedzieć, że to są roczne gołębie. Przy naszych tutaj warunkach, tutaj w centrum też tak nie jest to wszystko takie kolorowe, tutaj latać to nie jest tak łatwo, ale sobie radzą gołębie. Myślę, że to wróży na przyszłość, że to będzie fajny gołąb do lotu, bo takie predyspozycje ma.